za gorące? Nie, nie. A może zasłonę? Mm. Ja ci dam trochę pietruszki. Nie, dziękuję. Dobrze, że przyszedłeś. Ty wiesz, że ojciec ci znalazł pracę w pogotowiu. Będziesz miał dodatkowe punkty. On ciągle myśli, że ty jednak wrócisz. Ja bym tak chciała, żebyście się pogodzili. Mamuś, no mówiłem ci tyle razy. Nie chcę zdawać już na tą medycynę. Pójdę na polonistykę. Ale synku, co ty będziesz robił po tej polonistyce? Ty wiesz, ile teraz nauczyciele zarabiają? Wydrukowali mi to opowiadanie. Nie pamiętasz, mówiłem ci. No dziecko, w życiu trzeba mieć porządny zawód. Mamuś, naprawdę dziękuję. Poradzę sobie. I dziękuję za obiad. Do widzenia. Krysiu, gdzie ty teraz mieszkasz? Ej, koleś! Może tak nas poczęstujesz, co? A co jest, słyszysz czy nie? Chodź i weź sobie. Jureczko! Jurek! Spadaj, nie mam czasu. Gardzisz może, co? Rysiu! Nie, no zaraz! Rysiu! Za dwóch! Za dwóch! Karniaczek! No i mów jak było! You know, it's not a small one.
na masełko za maseczkę. No. Łeczkę. No. Co się z tobą działo? Masełkiem. Co? A, to się tam gierzej bywało. Rysiek, powiedz im, jak żyjesz za 7 zł dziennie. Nie chcą mi uwierzyć. Nie chcą mi uwierzyć. A to kiedyś było. No mów. Kupowałem kisiel po 30 groszy przeceniony. Chleb po 6 zł, czerstwy. Jak się taki chleb namoczy, no to wygląda jak świeży. I wysuszy później, to jak świeży wygląda. Smakuje prawie jak świeży. Tak. No i wychodziło po jakieś 6-70 dziennie. No. Jak się jadło 3 litry kisielu i jeden chleb. Ale długo to się tak, kochani, nie poczęło. Czy ja wiem, no, taki nihilista w kotłowni, wiem, to wszystko jakieś takie. Ja czytałem kiedyś pańskie opowiadanie w Studencie. Fajne to było. Niech pan napisze coś takiego. No tak, proszę pana, ale takie rzeczy to ja pisałem 5 lat temu. Proszę, proszę. Niech pan napisze coś takiego. Chciałbym jednak wiedzieć, co się panu w tym konkretnie nie podoba. Wie pan, ta sfera doznań wydaje mi się taka mało nośna w proponowanym tutaj przez pana ujęciu. To znaczy konkretnie, jakie pan ma zarzuty? Styl, język, może sposób narracji, jeśli się panu nie podoba? Nie, proszę pana. Nie, to jest w porządku. To jest w porządku, proszę pana. Pisze pan swobodnie, z zacięciem, proszę pana. Jest to w miarę spójne, takie dopracowane. Czyta się to zupełnie nieźle. Nie, proszę pana, gdybyśmy nie mieli o czym rozmawiać. Przecież ja bym w ogóle z panem nie rozmawiał, to oczywiste, prawda? Tak, a widzę, co chodzi. Tak, wie pan, ja nie jestem tak do końca przekonany, czy literatura, czy w ogóle sztuka ma się czymś takim zajmować. To znaczy konkretnie czym? Proszę pana, życie takie, jakie jest, to jeszcze nie jest sztuka. A w ogóle, wie pan, takie grzebanie się w tych szczególnych przypadkach losu. Proszę pana, ale czym się grzebać? Czym się grzebać? No w życiu się trzeba grzebać. Wie pan, ja myślę, że w twórczości chodziłoby o coś takiego, co pozwalałoby nam, no czy ja wiem, wie pan, lepiej żyć. Dać sobie radę z samym sobą, ze światem, pokonywać trudności. Jeśli to w ogóle czemukolwiek ma służyć po prostu. Ale literatura nie może głaskać ludzi przez cały czas. Od tego nic nie przybędzie, nic się nie zmieni. Proszę pana. Proszę pana, pan musi sobie zdać sprawę z tego, że nie wszystko, proszę pana. Przepraszam, ale w takim razie czym ta redakcja się zajmuje? Co wy to drukujecie? Bajeczki dla dzieci? Proszę pana, ja sądzę, że pan doskonale się orientuje, co my tu drukujemy, skoro pan przyszedł z tym właśnie do nas, prawda? Tak, oczywiście. No to dziękuję panu.
A w studencie próbowałeś? Tak, wszędzie. A z tym zastępstwem co, wzięły się? Tak, jutro mam pierwszą lekcję. Nazywam się Rysiek. Będę was uczył śpiewu, dopóki wasza pani nie wyzdrowieje. No, na początek rozgrzewka. A jaką piosenkę lubicie najbardziej? Proszę pana, takie traktowanie młodzieży podrywa nasz autorytet. Dzieci w tym wieku tego nie rozumieją. I że w ogóle, ja sobie chyba znajdę, proszę pana, kogoś innego. No i wiesz, takie rzeczy. Chcesz ciepłe skarpety? Nie, dziękuję. Widzisz, mówiłam ci, że tak będzie. A nie, ty zawsze musisz postawić na swoim. No jak mogłeś wybrać się bez parasola na taką pogodę? Ty wiesz co? Ty to mi przypominasz moją matkę. Ta Franca zawsze mi sprawdzała w zimie, czy mam kalesony ubrane. No i musiałem ubierać, bo mnie z domu nie wypuściła. Więc ubierałem. Wychodziłem do garażu. Tam zdejmowałem, a z powrotem, jak wracałem, ubierałem. Raz zapomniałem. Musiałem się... Nie, dziękuję. Musiałem się gęsto tłumaczyć, co się z nimi stało. Gdzie on teraz mieszka? Wolka? Zrobił coś ostatnio? No był chyba niedawno. No skąd? Przedwczoraj znowu ode mnie pożyczył. Można Rysiu? Nie wiem, siostra, ale muszę ci to powiedzieć. Rysiu, co się z tobą dzieje? No co ci jest? Co się tak patrzysz? Sam dobrze wiesz, że tak długo nie pociągnę. Rysiu, gdzie ty teraz robisz? No wiem, ci z tą ceramiką kombinuję. Ceramiką, chłopie, nie bądźże dziecko. Dlaczego ty nie chcesz znaleźć jakiegoś stałego zajęcia, Rysiu? No piszę ci. Wiem, w porządku.
A nie o tym mówię. Wydajesz na te polonistykę? Tak. W lipcu. No. Kupa czasu jest do lipca. Rysiek, wejrzę się chłopie w garść. Zrób coś z sobą. Stefan, na co ci chodzi? Nie mógłby się odpieprzyć do mnie. Co, przeszkadzam ci? Boli cię to? Nie masz innych problemów. No jest jak jest i jest dobrze. Proszę o to. Wiesz, że Oluś za 3 dni wraca? No i co? No i co, będziesz mu na głowie siedział? No nie kończę przecież. Na to nie wiem. Rysiu, masz 3 dni. Albo sobie znajdziesz jakąś robotę, albo do widzenia. Jasne? Tak, jasne. Oczywiście. To w porządku. Powiedziałeś mu? Tak. Bardzo dobrze. Może się wreszcie upamiętać. Nie no, bez sensu, wiadomo, że tego nic nie zrobi. Znowu do mnie przylezie, znowu go przenocuje. Masz tutaj. Thank you.